Publiczne uczelnie zawodowe podjęły kroki, by dostosować swoją działalność do wymogów uregulowań prawnych i organizacyjnych w kontekście zmieniającego się rynku pracy. Nie obyło się jednak bez uchybień. Sposób organizacji trzech skontrolowanych uczelni nie był zgodny z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, z kolei strategii 11 z 13 skontrolowanych jednostek nie umożliwiały rzetelnej i skutecznej oceny stopnia realizacji zdefiniowanych w nich celów. Nie w pełni wykorzystywano też możliwości związane z dostosowaniem oferty kształcenia do potrzeb pracodawców oraz doskonaleniem umiejętności praktycznych studentów. Zdecydowana większość uczelni nie radziła sobie należycie z zapewnieniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa użytkowanej infrastruktury. W siedmiu przypadkach nie było też w pełni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia. Niewystarczająco i nie w pełni prawidłowo uczelnie zapewniały optymalny poziom gospodarowania majątkiem i środkami finansowymi.